Dzień dobry, witam Państwa. Witek Krzyżowski, specjalista do spraw sprzedaży Superauto. Dzisiaj chcę Wam przedstawić samochody marki Mercedes w dwóch wersjach, 319 i 315. Są to samochody dostawcze w wersji brygadowej. I zacznijmy naszą prezentację od silnika. 319 CDI, silnik diesla dwulitrowy o mocy 190 koni. Skrzynia automatyczna 9 G-Tronic. Oznacza płynną jazdę o niskim spalaniu. Zobaczmy teraz 315. 315 DCI to dwulitrowy silnik generujący 150 koni mechanicznych. Zestrojony tym razem z manualną skrzynią biegów sześciobiegową. Zobaczmy teraz wnętrza tych samochodów. Siedzę za kierownicą srebrnej 319. Doskonałe wykonanie, świetna pozycja za kierownicą. Zresztą kierownica wielofunkcyjna, obsługująca tempomat, radio, telefon. Mamy tutaj ekran 10-calowy, obsługujący wszystkie multimedia oraz nawigację. Automatyczna, właściwie półautomatyczna klimatyzacja. Odpalanie samochodu bezkluczekowe z systemem start-stop. Fotel kierowcy elektrycznie sterowany w kilku pozycjach. Szyby elektrycznie sterowane. Lusterka elektrycznie sterowane. Wersja brygadowa naszego Mercedesa to siedzenie kierowcy oraz dwa siedzenia dla pasażerów z przodu kabiny, a z tyłu w drugim rzędzie cztery siedzenia dla pasażerów z zagłówkami, trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Wszystko wykonane estetycznie przez firmę Carpol. Zobaczmy teraz, jak to wszystko wygląda w białym Mercedesie 315. Jestem w białej 315. Może jest bardziej ubogo niż w poprzednim modelu, ale mimo wszystko jest tempomat, jest klimatyzacja, bezkluczykowe odpalanie samochodu z systemem start-stop, szyby, lusterka, wszystko sterowane elektrycznie. Tu, przypomnę, mamy sześciobiegową, manualną skrzynię biegów. Jeśli chodzi o ilość osób, to mamy tu bez zmian, z przodu trzy osoby, a na tylnej kanapie mieszczą się cztery osoby. Zobaczmy teraz przestrzeń bagażową. Wiele osób zastanawia się, ile zostaje przestrzeni bagażowej mimo zabrania 7 osób do brygadówki. Zobaczcie. Drzwi 270 stopni skrywają nam olbrzymią przestrzeń bagażową, a dokładnie jest to 3 m 40 cm do przegrody dzielącej przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Ale mamy również możliwość przełożenia dłuższych przedmiotów aż do 3 m 70 cm. Przejdźmy do srebrnego, bo tam jeszcze ciekawsze wykończenie. Jestem przy 319 srebrnej. Tu mamy dodatkowo wykończenie podłogi z klejką wodoodporną. No i dla tych, co nie chcą uwierzyć, że tu jest 3 m 40. Zobaczcie, przygotowałem miarkę. Wysokość przedziału bagażowego to 1,90 m. Po wyjściu mamy również kamerę cofania. I zamykamy nasz przedział bagażowy. Jeśli podoba się któryś z tych samochodów, byłby dobry w Twojej firmie, wejdź na stronę superauto.pl, wyślij zapytanie, a ja do Ciebie zadzwonię.